Doskonałość ofiary Chrystusa. Gdy ujrzę krew, minę was, rzekł Bóg do narodu izraelskiego. Kiedy to powiedział? Powiedział to tej pamiętnej nocy, gdy zamierzał zgładzić wszystkich pierworodnych Egipcjan. Krew baranka paschalnego, która miała ochraniać Izraelitów przed mieczem anioła śmierci, powinna była według zarządzenia Bożego pokryć nadproże i obydwa odrzwia. Domowników nie niepokoiło to, że krew nie była widoczna od wewnątrz, gdyż istotne było, iż zobaczy ją Bóg. To Bóg rzekł: gdy ujrzę krew, minę was. Czytamy to w drugiej Księdze Mojżeszowej, inaczej Księdze Wyjścia, 12 rozdział, 13 werset. Na tym polegało zapewnienie. W domu, na którego drzwiach Bóg zobaczył krew zabitego baranka, pierworodny syn został zachowany przy życiu. Jedynym zadaniem Izraelitów w tym czasie było pozostanie w domu pod osłoną krwi i zaufanie Słowu Bożemu. W zaufaniu mogli się zgromadzić przy wieczerzy paschalnej, aby w ciszy i w pokoju uwielbiać Boga za Jego zbawienną miłość. Tak samo jest i z nami. Bóg przyjął ofiarę Jezusa Chrystusa, baranka bez skazy, i widzi Jego krew. Wiemy też, tak jak Izraelici, że sąd, na który zasłużyliśmy, dotknął wyznaczonego przez Boga baranka, którego krew obmyła nas od wszelkich grzechów. Oto źródło naszej pewności. Nie jest kwestią decydującą, jaką wartość my przypisujemy krwi Chrystusa, ale co Bóg o tej krwi myśli. Oczywiście nie jest Bogu obojętne, jaką wartość ma dzieło Chrystusa w naszych oczach. Chociaż i tak nie jesteśmy w stanie właściwie tego dzieła ocenić. Ale nasza ocena nie może być podstawą naszego pokoju i pewności naszego zbawienia. Jedynie Bóg jest w stanie w pełni uznać i właściwie ocenić wartość ofiary Chrystusa. Ale nasza wartość zostanie pomnożona, jeśli będziemy zgodni z Bożą oceną. Nie jeden Izraelita mógł ze strachem zapytać, czy rzeczywiście krew znajdująca się na nadprożu i odrzwiach może uchronić mojego pierworodnego syna od śmierci? Czy przez to zmalało bezpieczeństwo jego syna, przez to, że takie pytanie zadał? W żadnym wypadku. Bóg powiedział: gdy ujrzę krew, minę was. Gdy ujrzę krew, minę was. Krew baranka i słowo Pana były tamtej strasznej nocy, nocy sądu nad pierworodnymi Egiptu, jedyną podstawą, jedyną gwarancją, jedynym uspokojeniem. Również i my nie mamy dzisiaj innego fundamentu. Krew Chrystusa, Syna Bożego, jest tak kosztowna w oczach Bożych, że usprawiedliwia każdego, kto w wierze stanie pod jej ochroną. Bóg został w pełni zadowolony. Więc nie dotknie nas żaden sąd i nie będziemy straceni. Czy nie jest to powód, aby za wszystko Bogu dziękować? Ponieważ powinniśmy dążyć do poznania myśli Pana dotyczących dzieła Chrystusa, chciejmy zająć się tym tematem. Otworzymy Biblię i rozważymy niektóre wiersze z 10 rozdziału listu do Hebrajczyków. Niezliczone ofiary Starego Testamentu nie były w stanie zgładzić grzechów. Gdyby to było możliwe,
nie byłoby konieczności ich powtarzania. Okoliczność ta dowodzi, że grzechy istniały nadal i wszyscy, którzy składali ofiary, nie byli oczyszczeni od złego sumienia. Wielokrotnie przynoszone ofiary przywodziły na pamięć grzechy co roku. Mówi o tym Hebrajczyków, 10 rozdział, od 1 do 3 wersetu. Przeczytam to z tak zwanej współcześnionej Biblii Gdańskiej. 10 rozdział, 1 do 3 wersetu. Prawo bowiem, zawierając cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, nie może nigdy przez te same ofiary, które co roku są nieustannie składane, uczynić doskonałymi tych, którzy przychodzą. W przeciwnym razie przestano by je składać, dlatego że składający je, raz oczyszczeni, nie mieliby już żadnych grzechów na sumieniu, a jednak przez te ofiary każdego roku odbywa się przypominanie grzechów. Także przeczytam to ze zrewidowanej Biblii Gdańskiej, Hebrajczyków, 10 rozdział, od 1 do 3 wersetu. Albowiem zakon, mając cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, takimiż samymi ofiarami, które co rok ustawicznie ofiarują, nigdy nie może przystępujących doskonałymi uczynić, bo inaczej przestano by je ofiarowywać. Dlatego, że składający ofiarę, będąc raz oczyszczeni, nie mieliby już żadnego poczucia grzechów, ale w tych ofiarach corocznie bywa przypominanie grzechów. Oraz tak zwana Brytyjka, list do Hebrajczyków, 10 rozdział, od 1 do 3 wersetu. Albowiem zakon, zawierając w sobie tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, nie może w żadnym razie przez te same ofiary, nieprzerwanie składane rok w rok, przywieść do doskonałości tych, którzy z nim przychodzą. Bo czyż nie zaprzestano by ich składać, gdyby ci, co je składają, nie mieli już żadnej świadomości grzechów, gdy raz zostali oczyszczeni? Przeciwnie, one właśnie przywodzą na pamięć grzechy co roku. To są kluczowe słowa. Żadna świadomość grzechów. Nie mieliby już żadnej świadomości grzechów. Jeśli masz jeszcze świadomość grzechów, to jest to sytuacja, która wymaga uregulowania z Bogiem. Jest to ważne, aby dojść do poziomu, że nie ma się już żadnej świadomości grzechów, gdy raz się zostało oczyszczonym. Nie jest się w żadnym sensie chrześcijaninem, jeśli ma się świadomość grzechów. Ponieważ jeśli nie wierzysz w Boga, to uważasz Boga za kłamcę. Jeśli masz świadomość grzechów, to znaczy, że czynisz z Boga kłamcę i jesteś bałwochwalcą. Więc widzimy w 10 rozdziale listu do Hebrajczyków wyraźną gwarancję. I dlaczego jednak te ofiary zwierzęce nie mogły zgładzić grzechów? Gdyż jest rzeczą niemożliwą, aby krew wołów i kozłów mogła gładzić grzechy, mówi 4 werset 10 rozdziału. Człowiek zgrzeszył i przez to zasłużył na zagładę w jeziorze ognia i siarki.
przez to zasłużył na wieczną śmierć. Dlatego potrzebna była interwencja kogoś, kto usunąłby ten grzech i pojednał człowieka z Bogiem. Nie można było jednak znaleźć na ziemi człowieka, który mógłby ponieść za ludzkość ofiarę, gdyż wszyscy zboczyli, tak mówi list do Rzymian, 3 rozdział, wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi, nie masz kto by dobrze czynił, nie masz ani jednego. Mówi o tym list do Rzymian, 3 rozdział, 12 werset. Wszyscy zgrzeszyli i popadli w śmierć, wieczną śmierć. Więc nie było możliwe, aby ktoś z grzesznych ludzi mógł ponieść karę za innych. Gdyby Bóg osobiście nie upatrzył sobie ofiary, człowiek musiałby ponieść za swoje grzechy zasłużoną karę i zostać wiecznie od Boga oddalony. W obliczu tej sytuacji na pierwszy plan weszła Boża miłość. Przez zesłanie swojego Syna w podobieństwie grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele. Tak mówi list do Rzymian, 8 rozdział, 3 werset. Oznacza to, że chcąc uporządkować problem grzechu, musiał on przyjąć ciało i stać się człowiekiem. Bo wiemy ze Słowa Bożego, że bez przelania krwi nie ma odpuszczenia grzechów. Bez przelania krwi nie jest możliwe, żebyśmy nie mieli już żadnej świadomości grzechów, gdy raz zostaliśmy oczyszczeni. Bez przelania krwi nie ma odpuszczenia grzechów. Bez ofiary pojednanie nie było możliwe, ponieważ na ziemi nie było odpowiedniej, to znaczy ofiary bez skazy. Ponieważ takiej ofiary nie było bez skazy, to Bóg zesłał ją z nieba. Sam osobiście przyszedł Bóg na ziemię. Bóg objawiony został w ciele. Sam Bóg zesłał tą doskonałą ofiarę z nieba, swojego umiłowanego Syna. Aby zbawić ludzi, musiał On stać się człowiekiem i być do tego człowieka we wszystkim podobny, z wyjątkiem grzechu, bo wiemy, że grzechu On nie znał. Tak więc stał się barankiem niewinnym i nieskalanym. Tak świadczy Słowo Boże. Baranek niewinny i nieskalany. Gdyby w Jezusie był choć jeden grzech, to Jezus musiałby najpierw złożyć ofiarę za siebie samego i potem już nie mógłby się stać Zbawicielem dla innych osób. Lecz dzięki Bogu Pan Jezus Chrystus nie znał grzechu. Dzięki Bogu Pan Jezus Chrystus jest barankiem niewinnym i nieskalanym. I o Panu Jezusie powiedziano w 1 liście Piotra 2:22. On grzechu nie popełnił. Dokładnie tak. On grzechu nie popełnił. Także w 2 Koryntian 5:21 Słowo Boże świadczy, że On nie znał grzechu. Oraz 1 list Jana 3:5. Grzechu w nim nie było. Chociaż narodził się z niewiasty, grzesznej niewiasty, przyjąwszy ciało i krew z tej grzesznej niewiasty, sam Pan Jezus Chrystus był bez grzechu. Wyrażają to słowa, to co się narodzi będzie święte. Świadczy o tym ewangelista Łukasz w 1 rozdziale 35 wersecie. To, co się narodzi, będzie święte.
Dlatego mógł zostać naszym Zbawicielem. Świętość i sprawiedliwość Boża znalazła w Panu Jezusie całkowitą czystość i Bożą doskonałość. Przyszedł na świat ze słowami, które znajdujemy w liście do Hebrajczyków, 10 rozdział od 5 do 7 wersetu. Nie chciałeś ofiar krwawych i darów, aleś ciało dla mnie przysposobił. Nie upodobałeś sobie w całopaleniach i ofiarach za grzech. Wtedy rzekłem, oto przychodzę, aby wypełnić Twoją wolę, o Boże. Ponieważ niezliczone ofiary Starego Przymierza nie mogły zgładzić grzechów, a płynąca strumieniami krew nie mogła oczyścić sumienia człowieka, nie mógł taki człowiek osiągnąć sytuacji, o której mówi list do Hebrajczyków, 2 werset, że nie miałby już żadnej świadomości grzechów, gdy raz został oczyszczony. To ponieważ niezliczone ofiary Starego Testamentu nie były w stanie zgładzić grzechów, a płynąca strumieniami krew zwierząt nie mogła oczyścić sumienia człowieka, to przyszedł Pan Jezus ze wspomnianymi wcześniej słowami. Nie chciałeś ofiar krwawych i darów, aleś ciało dla mnie przysposobił. Nie upodobałeś sobie w całopaleniach i ofiarach za grzech. Wtedy rzekłem, oto przychodzę, aby wypełnić Twoją wolę, o Boże. To mamy w Hebrajczyków 10:5-7. Przyszedł Pan Jezus ze wspomnianymi słowami, aby wypełnić to, czego nie mogły dokonać liczne ofiary. Nie mogły dokonać licznie składane ofiary. Pan Jezus Chrystus dobrowolnie przyszedł na ziemię. Pan Jezus Chrystus dobrowolnie przyjął cierpienia. Pan Jezus Chrystus dobrowolnie przyjął wyśmianie i szyderstwa ludzi. A następnie Pan Jezus poszedł na śmierć, aby wypełnić wolę Bożą. Któż może zrozumieć taką miłość? Czy Ty możesz to zrozumieć? A Ty? Ja nie mogę tej miłości zrozumieć. Natomiast Słowo Boże świadczy, że ona jest faktem. I nie rozumiejąc jej, musimy przyjąć świadectwo Słowa Bożego. Nasze serce napełnia się radością, gdy myślimy o tym, co zaszło, gdy spoglądamy na tę miłość i w pełni z tej miłości korzystajmy i korzystamy, jeżeli przez wiarę ją możemy wykorzystać. Jeśli zaś ktoś jest niewierzący, to dla niego ta ofiara jest zupełnie nieprzydatna. Depcze ją i lekceważ, będąc bałwochwalcą. Natomiast wszystkie prawdziwe dzieci Boże osiągają stan, że nie mają już żadnej świadomości grzechów, gdy raz zostali oczyszczeni, o czym świadczy Hebrajczyków 10:2. Nie mają żadnej świadomości grzechów, gdy raz zostali oczyszczeni. Przechodząc dalej w naszych rozważaniach, pomyślmy, jakie błogosławione następstwa ma ta doskonała ofiara Pana Jezusa Chrystusa dla nas. Słowo Boże już nas przekonało, że Pan Jezus, przychodząc na ziemię, powiedział: oto przychodzę, aby wypełnić Twoją wolę, o Boże. Boża wola pragnęła nas uświęcić. Paweł apostoł wyjaśnia to dalej w liście do Hebrajczyków. Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Raz na zawsze. Raz na zawsze. Hebrajczyków 10 rozdział 10 werset. Raz na zawsze oczyszczeni, uświęceni. Raz na zawsze
nie mają już żadnej świadomości grzechów, gdy raz zostali oczyszczeni. Raz na zawsze, mocą tej woli, jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie Jezusa Chrystusa. Raz na zawsze. Boża wola jest taka, żebyśmy byli uświęceni przez ofiarowanie Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Zostaliśmy więc uświęceni, to znaczy odłączeni, oddzieleni. Tak na podstawie Pisma Świętego można wyjaśnić znaczenie słowa o uświęceni. Uświęceni znaczy oddzielony dla Boga, odłączony dla Boga. Pan Jezus mówi o sobie samym, że został przez Ojca poświęcony i posłany na świat. Tak czytamy w Ewangelii Jana, 10 rozdział, 36 werset. Poświęcony i posłany na świat. Od czego zostaliśmy odłączeni? Od czego zostaliśmy oddzieleni? Od świata grzechu, śmierci i diabła. A kto to oddzielenie? Kto to uświęcenie? Kto to odłączenie sprawił? Odpowiedź brzmi: sam Bóg, osobiście sam Bóg. A w jaki sposób tego dokonał? Przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa. Dokładnie tak. Pan Jezus Chrystus został ofiarowany na krzyżu Golgoty w tym celu. Podstawą tego odłączenia była wola Boża, a środkiem ofiara Jezusa Chrystusa. Cóż za niewzruszone zapewnienie. Wielokrotnie znieważałem Boga, wielokrotnie znieważałeś Boga, wielokrotnie znieważaliśmy Boga. Wyśmialiśmy, odrzuciliśmy i nasze potępienie byłoby tylko aktem sprawiedliwości. Bogu upodobało się jednak nas ratować i wykupić, lecz realizacja tego zamiaru została okupiona ceną życia umiłowanego Syna Bożego. Ofiara ta odpowiada zupełnie, całkowicie wymaganiom Bożego serca, gdyż został On przez nią uwielbiony w najwyższej mierze i wykonała się w pełni Jego sprawiedliwość. Czy może być większy dowód na to, że ofiara Pana Jezusa została przyjęta? Kiedy w wierszu 10, 10 rozdziału listu do Hebrajczyków czytamy: mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Raz na zawsze. To mówi 10 rozdział listu do Hebrajczyków w 10 wersecie. Mocą tej Bożej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Dzięki temu nie mamy już żadnej świadomości grzechu, gdy raz zostaliśmy oczyszczeni. Tak jak mówi Hebrajczyków 10 rozdział werset 2. Nie mamy już żadnej świadomości grzechów, gdy raz zostaliśmy oczyszczeni. Gdyż mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Zbawienie jest nieutracalne, bo mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. I nie mamy już żadnej świadomości grzechów, gdy raz zostaliśmy oczyszczeni. Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. To Duch Święty poświadcza nam, że ofiara ta jest wystarczająca. I dlatego nie musi być ciągle powtarzana, ponieważ jej wartość jest niezmienna. Ona się nie zmienia, nie ulega jakimś zmianom. Ponieważ starotestamentowe ofiary były wielokrotnie składane i ciągle przypominały o grzechu, nie mogły przywieść do doskonałości tych, którzy je składali. Natomiast w odróżnieniu od tego, wszyscy, którzy znajdują schronienie w krwi Pana Jezusa, to jest w Jego doskonałej ofierze Pana Jezusa Chrystusa.
są na zawsze doskonałymi, tak świadczy Słowo Boże. Na zawsze doskonałymi. I nie mają już żadnej świadomości grzechu, gdy raz zostali oczyszczeni. Gdyż są na zawsze doskonałymi. Na podstawie ofiary Pana Jezusa. Dla tych, którzy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, nie ma ciągłego przypominania grzechów. Gdyż sam Bóg poświadcza im, a grzechów ich i nieprawości nie wspomnę więcej. Hebrajczyków 10:17. Gdy Pan zawołał na krzyżu, wykonało się. Wykonało się. Zapłacone w pełni. Wykonało się. Wtedy zasłona świątyni rozdarła się na dwoje. Od góry aż do dołu. Czytamy o tym w Ewangelii Marka, 15 rozdział, 38 werset, między innymi, że zasłona w świątyni rozdarła się na dwoje, od góry aż do dołu. Ewangelia Marka ze zrewidowanej Biblii Gdańskiej. Marek 15, 38. Czytamy tutaj takie słowa. I rozerwała się zasłona świątyni na dwoje od góry aż do dołu. I kiedy to się stało? Ale Jezus, zawoławszy głosem wielkim, oddał ducha i rozerwała się zasłona świątyni na dwoje od góry aż do dołu. To świadczy ewangelista Marek w 15 rozdziale, 38 wersecie. Pojednanie zostało dokonane. Bóg sam umożliwił wejście do najświętszego miejsca w świątyni. Grzechy zostały oddalone nie tylko na dzień lub rok, nie tylko pojedyncze albo większość grzechów. Nie, wszystkie teraźniejsze, przeszłe i przyszłe, wszystkie nasze grzechy zostały usunięte. Dlatego nie ma już żadnej świadomości grzechów, gdy się raz zostało oczyszczonym, jak mówi Hebrajczyków 10 rozdział 2 werset. Nie ma już żadnej świadomości grzechów, gdy raz się zostało oczyszczonym. Nie ma już żadnej świadomości grzechów na podstawie tej doskonałej ofiary, która zgładziła wszystkie grzechy, przeszłe, przyszłe, teraźniejsze, wszystkie. Wszystkie nasze grzechy zostały usunięte. Gdyby choć jeden grzech nie został przebaczony, musiano by dokonać następnej ofiary. Ale tak nie jest, gdyż wszystkie grzechy zostały zmazane. Tak też wszyscy wierzący w Chrystusa nie mają przed Bogiem świadomości grzechów, gdyż zostali na zawsze oczyszczeni przez Jego ofiarę. Znają Boga, który stał się ich Ojcem i mogą teraz bez przeszkód zbliżać się do Niego. Bez żadnych zagrożeń możesz przyjść do Boga, jak jesteś dzieckiem Bożym. I spokojem w sercach możemy przebywać w Jego bliskości. Mamy jeszcze dalsze dowody na doskonałość ofiary Chrystusa, które przytacza nam Słowo Boże. Na przykład Hebrajczyków 10 rozdział od 11 do 14 wersetu. Tutaj Słowo Boże świadczy, że każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę i składa wiele razy te same ofiary, które nie mogą w ogóle zgładzić grzechów. Lecz Pan Jezus Chrystus, gdy złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej, oczekując teraz, aż nieprzyjaciele Jego położeni będą jako podnóżek stóp Jego, albowiem jedną ofiarą uczynił raz na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Kapłan starotestamentowy, pełniący służbę w świątyni, musiał stać. Nie mógł ani chwili odpocząć, ponieważ ciągle miał wiele pracy. Ciągle zabijano nowe ofiary.
ciągle przynoszono je Bogu. Służba kapłańska odbywała się cały czas nieustannie, a kapłan nigdy nie mógł powiedzieć: nareszcie praca została zakończona. Nareszcie pojednanie stało się faktem. Nie było to możliwe. Pan Jezus jednak, gdy stał się ofiarą za grzech, usiadł po prawicy Bożej, co jest dowodem na to, że dzieło pojednania zostało zakończone. Dlatego Słowo Boże w Hebrajczyków 8:1 świadczy nam, że główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie. Dokładnie. Słowo usiadł nie jest tu przypadkowe. Pan Jezus nie musi już niczego kończyć. Pan Jezus nie potrzebuje też, tak jak starotestamentowi kapłani, ustawicznie cały czas składać nowych ofiar. Dzieło Pana Jezusa Chrystusa zostało na wieki dokończone i zamknięte. Nie mamy już żadnej świadomości grzechów, bo raz już zostaliśmy oczyszczeni. Bóg potwierdził to doskonałe dzieło, gdy posadził Pana Jezusa po swojej prawicy. Stanie się dla nas jasne, jak fałszywa i niezgodna ze Słowem Bożym jest nauka o potrzebie ciągłego pojednywania się i przynoszenia jakichś innych, nowych ofiar, choćby z dobrych uczynków czy w inny sposób. Kto to czyni, ponownie wchodzi na grunt starotestamentowych ofiar, które usunął Pan Jezus. Jak bardzo obrażany, znieważany jest przez to Pan. On, kiedy dokonał oczyszczenia przez samego siebie, swoim doskonałym dziełem i usiadł po prawicy majestatu na wysokościach, jak uczy nas Hebrajczyków 1:3, to On jest przez taką niewiarę obrażany. Jeśli ktoś ciągle myśli i ma świadomość grzechów, a mimo to bluźnierczo twierdzi, że raz został oczyszczony, to jest to znieważanie Pana Jezusa. Jeżeli nie wierzymy, że Jego krew dokonała doskonałego oczyszczenia i nadal uważamy, że konieczne jest powtarzanie ofiar, to musimy przynieść ofiary krwawe, gdyż bez przelania krwi nie ma odpuszczenia grzechów. Nie wystarczą tu bezkrwawe jakieś poświęcania się czy innego rodzaju metody. Musi to być ofiara krwawa, bo bez przelania krwi nie ma odpuszczenia grzechów. Jest to jednak niepotrzebne, zupełnie nieadekwatne, zupełnie niewymagane. Dlaczego? Dlatego, że ofiara Chrystusa okazała się całkowicie wystarczająca, co Bóg potwierdził, gdy wzbudził Pana Jezusa Chrystusa z martwych i posadził Pana Jezusa Chrystusa po swojej prawicy. Wprawdzie powstanie Pan Jezus Chrystus jeszcze raz i ukaże się w swojej wspaniałości na obłokach, ale nie po to, by zajmować się sprawami grzechu, lecz aby osądzić swoich wrogów. Ponieważ miejsce naszego Pana po prawicy Bożej jest pewne i nienaruszone, tak samo pewne i nienaruszone jest stanowisko wierzących, albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni i dlatego nie mają już żadnej świadomości grzechów, gdy raz zostali oczyszczeni. Nie ma tutaj żadnych elementów wątpliwych, albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Nie są oni doskonali sami z siebie, o nie, gdyż mieszka w nich jeszcze grzech, lecz są w Chrystusie. Tak widzi ich Bóg, w Chrystusie. Dla Boga są święci i nienaganni, w Chrystusie. Czy może być więc mowa o jakimś ponownym pojednaniu? Nie.
Kto tak twierdzi, staje w konflikcie ze Słowem Bożym i pomniejsza wartość ofiary Chrystusa. Można to czynić nieświadomie, ale czy nie zasmuca to Boga? Jeśli ciągle zajmujesz się swoimi grzechami i bez pokoju w sercu podążasz dalej, zamiast dziękować Bogu za niewysłowioną miłość i odpocząć w Jego dziele? Wielu chrześcijan postępuje tak jak Izraelici, którzy mając świadomość grzechów, nieustannie składali za nie ofiary. Kiedy najwyższy kapłan wszedł za zasłonę, pełni obaw oczekiwali na dziedzińcu świątyni, czy Bóg przyjmie składaną ofiarę. Trzymajmy się więc mocno tego, że przez jedną ofiarę Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, dokonane zostało całkowite wykupienie, a grzechy zostały usunięte. Zechciejmy odpocząć w dziele odkupienia, gdyż sam Bóg w nim odpoczął. Jeśli pokutowaliśmy, jeśli uwierzyliśmy Panu Jezusowi Chrystusowi, to wszystkie nasze grzechy zostały przebaczone. Wszystkie teraźniejsze, przyszłe i przeszłe. Wszystkie nasze grzechy zostały przebaczone i to nie tylko te, które popełniliśmy przed swoim nawróceniem, lecz wszystkie, bez wyjątku. Pismo Święte nie różnicuje w ogóle grzechów przeszłych od przyszłych. Nie ma takiego rozdziału z prostego powodu. Chrystus niósł na drzewie krzyża wszystkie nasze grzechy w czasie, kiedy nie było nas jeszcze na świecie. Pan Jezus umarł za wszystkie nasze grzechy, również za te, które popełnimy w przyszłości. Ten, który kiedyś będzie sędzią, został tymi grzechami obciążony i poniósł za nie karę. Zatem sędzia osobiście je usunął. Czy można więc jeszcze wątpić? Wszystko, czego domagała się Boża sprawiedliwość, zostało uporządkowane przez Chrystusa. Jest to Boże dzieło za nasze grzechy. I każdy, kto w pokucie i z wiarą przyjmie je dla siebie, może być oczyszczony przez krew Jezusa ze swoich grzechów. Wchodzi wtedy w społeczność z Bogiem i staje się Bożym dzieckiem. Nie byłoby to możliwe, gdyby jakiś grzech był jeszcze przeszkodą. Wprawdzie potrzebne jest nam przebaczenie. Jeśli jako dzieci zgrzeszymy przeciw Ojcu Niebieskiemu, ale jest to zupełnie coś innego. W takim przypadku nie potrzebujemy nowego pojednania z Bogiem przez krew Jezusa Chrystusa, gdyż stanowisko dziecka Bożego, które otrzymaliśmy przy nawróceniu, nie zostało utracone przez grzech. Została natomiast przerwana nasza społeczność z Bogiem i musi być ona ponownie przywrócona. Przychodzimy teraz do naszego Ojca jako nieposłuszne dzieci, a nie jak kiedyś jako zgubieni grzesznicy. Jeśli czynimy to w szczerości, to Bóg, który jest nie tylko łaskawy i miłosierny, ale także wierny i sprawiedliwy, odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Mówi o tym pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, 9 werset. Nie możemy mieszać tych dwóch różnych spraw. Kto w skrusze i wierze przychodzi do Pana Jezusa, ma przebaczenie wszystkich grzechów. Jest uświęcony, oczyszczony, obmyty, usprawiedliwiony i na zawsze doskonały. Tak jak Bóg okazuje swoją sprawiedliwość i usprawiedliwia grzesznika, który uwierzył w Pana Jezusa, o czym mówi nam m.in. list do Rzymian, 3 rozdział, 24 werset. Czytam to ze zrewidowanej Biblii Gdańskiej, 3 rozdział listu do Rzymian, 24 werset. I bywają usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. Tak samo wierny jest Ojciec.
sobie samemu i swojemu słowu i sprawiedliwy na gruncie doskonałego dzieła odkupienia swojego umiłowanego Syna, gdy przebacza winę przyznającego się do Niego dziecka Bożego. Bo gdy popełnimy grzech, popełnimy winę, to przyznajemy się do tej winy. Przyznajemy się do tej winy i to jest wtedy wyznawane Bogu. Zatem jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest i sprawiedliwy Bóg i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości, jak świadczy pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, 9 werset. Dlatego mamy pełną gwarancję, poświadczoną przez Słowo Boże. I Bóg przebacza winę przyznającego się do niej dziecka Bożego. Ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze oraz Jego wywyższenie po prawicy Bożej to dwa niezaprzeczalne dowody na doskonałość ofiary naszego Pana. List do Hebrajczyków ukazuje nam jeszcze trzeci dowód, a świadczy nam to Duch Święty, powiedziawszy bowiem, takie zaś jest przymierze, jakie zawrę z nimi po upływie owych dni, mówi Pan, prawa moje włożę w ich serca i na umysłach ich wypiszę je, a grzechów ich i nieprawości nie wspomnę więcej. Hebrajczyków 10, rozdział 15 do 17 wersetu. Przyjęcie Pana Jezusa i zesłanie Ducha Świętego dowodzi, że dzieło zostało zakończone i przyjęte. I dlatego Bóg nie wspomni więcej naszych grzechów i bezbożnego życia. Cóż za świadectwo? Jest ono z każdej strony w pełni wiarygodne. Chrystus jako najwyższy kapłan usiadł uwielbiony w niebieskiej świątyni po prawicy Bożej. Zesłał stamtąd na ziemię Ducha Świętego, czym poświadczył, że Bóg przyjął krew pojednania i rozprawił się na zawsze z naszymi grzechami. Bóg został zadowolony, a wszyscy wybawieni mogą się zbliżać do Boga jako Jego dzieci. W podobnym tonie brzmi inna zachęta ze Słowa Bożego. Znajdujemy ją w 10 rozdziale Hebrajczyków od 19 do 22 wersetu. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy dostęp do świątyni drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas przez zasłonę, to jest przez ciało swoje oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Mamy więc nie tylko możliwość, ale i prawo przystępować przed oblicze Boga. Bóg zawsze widzi krew Chrystusa i ocenia nas na podstawie wartości krwi. Dla Boga ta krew ma doskonałą wartość. Pan Jezus jest także wielkim kapłanem nad domem Bożym. Ten wielki kapłan nad domem Bożym po wykonanym dziele zbawienia zajął w niebie chwalebne miejsce na wieki. Jeśli zrozumiemy wartość Jego ofiary, to będziemy też cieszyć się z jej skutków i w pokoju przychodzić przed oblicze Boga jako święte kapłaństwo, składając Mu przyjemne ofiary, chwały i dziękczynienia, jak uczy nas Hebrajczyków 13, rozdział 15, werset. Przeczytam to ze zrewidowanej Biblii Gdańskiej. Hebrajczyków 13, rozdział 15, werset. Przez Niego więc nieustannie przynośmy Bogu ofiarę chwały, to jest owoc warg wysławiających imię Jego.
oraz pierwszy list Piotra, drugi rozdział. Piąty werset. I wy, jako żywe kamienie, budujcie się w dom duchowny, w kapłaństwo święte ku ofiarowaniu duchownych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. Czy wszyscy posiadamy tę ufność? Odłóżmy swoje własne myśli i nie dajmy się zwieść błędnym naukom. Wierzmy jasnemu świadectwu Boga i Jego słowom. Odpocznijmy w doskonałym dziele Chrystusa, którym odpoczął też Bóg. Jeśli Bóg jest w pełni zadowolony, to czy nie powinniśmy być również i my w pełni zadowoleni z tego dzieła? Bóg potwierdził swe zadowolenie przez rozerwanie świątynnej zasłony, przez wywyższenie swego Syna po swej prawicy i przez zesłanie i świadectwo Ducha Świętego. Czy te dowody nie są wystarczające? Dlaczego jeszcze wątpisz i pozostajesz w oddaleniu zamiast z radością i chwałą i dziękczynieniem wejść do świątyni? Czy chcesz dalej zasmucać Boga swoją niewiarą? A niewiarą właśnie jest ciągłe oglądanie się na swoje błędy, braki, uczucia oraz przeżycia. Spójrz w wierze na Chrystusa i na Jego doskonałe na wieki dzieło, w którym Bóg znalazł swoje upodobanie. W świątynię wprowadziłeś nas, gdzie Jezu Cię sławimy, i nic nas nie rozdziela już, w pokoju Cię wielbimy. Przez miłość Twą krew dałeś swą, od grzechów oczyszczeni i z Tobą złączeni. Tak stary hymn to potwierdza taką wiarę ludzi, którzy ten hymn ułożyli. Więc jeśli raz zostaliśmy oczyszczeni, to już nie mamy żadnej świadomości grzechów. Czytaj Biblię, Słowo Boże, skrytka pocztowa 31 63 500 Ostrzeszów. Jeśli masz życzenie otrzymać Nowy Testament lub masz jakieś pytania biblijne, napisz lub zadzwoń pod numer 739 089 088. Z Bogiem. Doskonałość ofiary Chrystusa. Gdy ujrzę krew, minę was, rzekł Bóg do narodu izraelskiego. Kiedy to powiedział, powiedział to tej pamiętnej nocy, gdy zamierzał zgładzić wszystkich pierworodnych Egipcjan. Krew baranka paschalnego, która miała ochraniać Izraelitów przed mieczem anioła śmierci, powinna była według zarządzenia Bożego pokryć nadproże i obydwa odrzwia. Domowników nie niepokoiło to, że krew nie była widoczna od wewnątrz, gdyż istotne było, iż zobaczy ją Bóg. To Bóg rzekł: gdy ujrzę krew, minę was. Czytamy to w drugiej Księdze Mojżeszowej, inaczej Księdze Wyjścia, 12 rozdział, 13 werset. Na tym polegało zapewnienie. W domu, na którego drzwiach Bóg zobaczył krew zabitego baranka, pierworodny syn został zachowany przy życiu. Jedynym zadaniem Izraelitów w tym czasie było pozostanie w domu pod osłoną krwi i zaufanie Słowu Bożemu. W zaufaniu
mogli się zgromadzić przy wieczerzy paschalnej, aby w ciszy i w pokoju uwielbiać Boga za Jego zbawienną miłość. Tak samo jest i z nami. Bóg przyjął ofiarę Jezusa Chrystusa, baranka bez skazy, i widzi Jego krew. Wiemy też, tak jak Izraelici, że sąd, na który zasłużyliśmy, dotknął wyznaczonego przez Boga baranka, którego krew obmyła nas od wszelkich grzechów. Oto źródło naszej pewności. Nie jest kwestią decydującą, jaką wartość my przypisujemy krwi Chrystusa, ale co Bóg o tej krwi myśli. Oczywiście nie jest Bogu obojętne, jaką wartość ma dzieło Chrystusa w naszych oczach, chociaż i tak nie jesteśmy w stanie właściwie tego dzieła ocenić. Ale nasza ocena nie może być podstawą naszego pokoju i pewności naszego zbawienia. Jedynie Bóg jest w stanie w pełni uznać i właściwie ocenić wartość ofiary Chrystusa. Ale nasza wartość zostanie pomnożona, jeśli będziemy zgodni z Bożą oceną. Nie jeden Izraelita mógł ze strachem zapytać, czy rzeczywiście krew znajdująca się na nadporożu i odrzwiach może uchronić mojego pierworodnego syna od śmierci? Czy przez to zmalało bezpieczeństwo jego syna, przez to, że takie pytanie zadał? W żadnym wypadku. Bóg powiedział, gdy ujrzę krew, minę was. Gdy ujrzę krew, minę was. Krew baranka i słowo Pana były tamtej strasznej nocy, nocy sądu nad pierworodnymi Egiptu, jedyną podstawą, jedyną gwarancją, jedynym uspokojeniem. Również i my nie mamy dzisiaj innego fundamentu. Krew Chrystusa, Syna Bożego, jest tak kosztowna w oczach Bożych, że usprawiedliwia każdego, kto w wierze stanie pod jej ochroną. Bóg został w pełni zadowolony. Więc nie dotknie nas żaden sąd i nie będziemy straceni. Czy nie jest to powód, aby za wszystko Bogu dziękować? Ponieważ powinniśmy dążyć do poznania myśli Pana dotyczących dzieła Chrystusa, chcielibyśmy zająć się tym tematem. Otworzymy Biblię i rozważymy niektóre wiersze z 10 rozdziału listu do Hebrajczyków. Niezliczone ofiary Starego Testamentu nie były w stanie zgładzić grzechów. Gdyby to było możliwe, nie byłoby konieczności ich powtarzania. Okoliczność ta dowodzi, że grzechy istniały nadal i wszyscy, którzy składali ofiary, nie byli oczyszczeni od złego sumienia. Wielokrotnie przynoszone ofiary przywodziły na pamięć grzechy co roku. Mówi o tym Hebrajczyków. 10 rozdział od 1 do 3 wersetu. Przeczytam to z tak zwanej współcześnionej Biblii Gdańskiej. 10 rozdział 1 do 3 wersetu. Prawo bowiem zawierając cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, nie może nigdy przez te same ofiary, które co roku są nieustannie składane, uczynić doskonałymi tych, którzy przychodzą. W
przeciwnym razie przestaną by je składać, dlatego że składający je, raz oczyszczeni, nie mieliby już żadnych grzechów na sumieniu, a jednak przez te ofiary każdego roku odbywa się przypominanie grzechów. Także przeczytam to ze zrewidowanej Biblii Gdańskiej, Hebrajczyków, 10 rozdział, od 1 do 3 wersetu. Albowiem zakon, mając cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, takimiż samymi ofiarami, które co rok ustawicznie ofiarują, nigdy nie może przystępujących doskonałymi uczynić, bo inaczej przestaną by je ofiarowywać. Dlatego, że składający ofiarę, będąc raz oczyszczeni, nie mieliby już żadnego poczucia grzechów, ale w tych ofiarach corocznie bywa przypominanie grzechów. Oraz tak zwana Brytyjka, list do Hebrajczyków, 10 rozdział, od 1 do 3 wersetu. Albowiem zakon, zawierając w sobie tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, nie może w żadnym razie przez te same ofiary, nieprzerwanie składane rok w rok, przywieść do doskonałości tych, którzy z nim przychodzą. Bo czyż nie zaprzestano by ich składać, gdyby ci, co je składają, nie mieli już żadnej świadomości grzechów, gdy raz zostali oczyszczeni? Przeciwnie, one właśnie przywodzą na pamięć grzechy co roku. To są kluczowe słowa. Żadna świadomość grzechów. Nie mieliby już żadnej świadomości grzechów. Jeśli masz jeszcze świadomość grzechów, to jest to sytuacja, która wymaga uregulowania z Bogiem. Jest to ważne, aby dojść do poziomu, że nie ma się już żadnej świadomości grzechów, gdy raz się zostało oczyszczonym. Nie jest się w żadnym sensie chrześcijaninem, jeśli ma się świadomość grzechów. Ponieważ jeśli nie wierzysz w Boga, to uważasz Boga za kłamcę. Jeśli masz świadomość grzechów, to znaczy, że czynisz z Boga kłamcę i jesteś bałwochwalcą. Więc widzimy w 10 rozdziale listu do Hebrajczyków wyraźną gwarancję. I dlaczego jednak te ofiary zwierzęce nie mogły zgładzić grzechów? Gdyż jest rzeczą niemożliwą, aby krew wołów i kozłów mogła gładzić grzechy, mówi 4 werset 10 rozdziału. Człowiek zgrzeszył i przez to zasłużył na zagładę w jeziorze ognia i siarki. Przez to zasłużył na wieczną śmierć. Dlatego potrzebna była interwencja kogoś, kto usunąłby ten grzech i pojednał człowieka z Bogiem. Nie można było jednak znaleźć na ziemi człowieka, który mógłby ponieść za ludzkość ofiarę, gdyż wszyscy zboczyli, tak mówi list do Rzymian, 3 rozdział, wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi, nie masz kto by dobrze czynił, nie masz ani jednego. Mówi o tym list do Rzymian, 3 rozdział, 12 werset. Wszyscy zgrzeszyli i popadli w śmierć, wieczną śmierć. Więc nie było możliwe, aby ktoś z grzesznych ludzi mógł ponieść karę za innych.
Gdyby Bóg osobiście nie upatrzył sobie ofiary, człowiek musiałby ponieść za swoje grzechy zasłużoną karę i zostać wiecznie od Boga oddalony. W obliczu tej sytuacji na pierwszy plan weszła Boża miłość. Przez zesłanie swojego Syna w podobieństwie grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele. Tak mówi list do Rzymian, 8:3. Oznacza to, że chcąc uporządkować problem grzechu, musiał on przyjąć ciało i stać się człowiekiem. Bo wiemy ze Słowa Bożego, że bez przelania krwi nie ma odpuszczenia grzechów. Bez przelania krwi nie jest możliwe, żebyśmy nie mieli już żadnej świadomości grzechów, gdy raz zostaliśmy oczyszczeni. Bez przelania krwi nie ma odpuszczenia grzechów. Bez ofiary pojednanie nie było możliwe, ponieważ na ziemi nie było odpowiedniej, to znaczy ofiary bez skazy. Ponieważ takiej ofiary nie było bez skazy, to Bóg zesłał ją z nieba. Sam osobiście przyszedł Bóg na ziemię. Bóg objawiony został w ciele. Sam Bóg zesłał tą doskonałą ofiarę z nieba, swojego umiłowanego Syna. Aby zbawić ludzi, musiał on stać się człowiekiem i być do tego człowieka we wszystkim podobny, z wyjątkiem grzechu, bo wiemy, że grzechu on nie znał. Tak więc stał się barankiem niewinnym i nieskalanym. Tak świadczy Słowo Boże. Baranek niewinny i nieskalany. Gdyby w Jezusie był choć jeden grzech, to Jezus musiałby najpierw złożyć ofiarę za siebie samego i potem już nie mógłby się stać Zbawicielem dla innych osób. Lecz dzięki Bogu Pan Jezus Chrystus nie znał grzechu. Dzięki Bogu Pan Jezus Chrystus jest barankiem niewinnym i nieskalanym. I o Panu Jezusie powiedziano w pierwszym liście Piotra 2:22. On grzechu nie popełnił. Dokładnie tak. On grzechu nie popełnił. Także w 2 Koryntian 5:21 Słowo Boże świadczy, że on nie znał grzechu. Oraz 1 Jana 3:5. Grzechu w nim nie było. Chociaż narodził się z niewiasty, grzesznej niewiasty, przyjąwszy ciało i krew z tej grzesznej niewiasty, sam Pan Jezus Chrystus był bez grzechu. Wyrażają to słowa, to co się narodzi będzie święte. Świadczy o tym Ewangelista Łukasz w 1:35. To co się narodzi będzie święte. Dlatego mógł zostać naszym Zbawicielem. Świętość i sprawiedliwość Boża znalazła w Panu Jezusie całkowitą czystość i Bożą doskonałość. Przyszedł na świat ze słowami, które znajdujemy w liście do Hebrajczyków, 10:5-7. Nie chciałeś ofiar krwawych i darów, aleś ciało dla mnie przysposobił. Nie upodobałeś sobie w całopaleniach i ofiarach za grzech. Wtedy rzekłem, oto przychodzę, aby wypełnić Twoją wolę, o Boże. Ponieważ niezliczone ofiary Starego Przymierza nie mogły zgładzić grzechów, a płynąca strumieniami krew nie mogła oczyścić sumienia człowieka, nie mógł taki człowiek osiągnąć sytuacji, o której mówi list do Hebrajczyków, 2, że
nie miałby już żadnej świadomości grzechów, gdy raz został oczyszczony. To ponieważ nie zliczono ofiary Starego Testamentu, nie były w stanie zgładzić grzechów, a płynąca strumieniami krew zwierząt nie mogła oczyścić sumienia człowieka, to przyszedł Pan Jezus ze wspomnianymi wcześniej słowami: nie chciałeś ofiar krwawych i darów, aleś ciało dla mnie przysposobił. Nie upodobałeś sobie w całopaleniach i ofiarach za grzech. Wtedy rzekłem, oto przychodzę, aby wypełnić Twoją wolę, o Boże. To mamy w Hebrajczyków 10:5-7. Przyszedł Pan Jezus ze wspomnianymi słowami, aby wypełnić to, czego nie mogły dokonać liczne ofiary. Nie mogły dokonać licznie składane ofiary. Pan Jezus Chrystus dobrowolnie przyszedł na ziemię. Pan Jezus Chrystus dobrowolnie przyjął cierpienia. Pan Jezus Chrystus dobrowolnie przyjął wyśmianie i szyderstwa ludzi. A następnie Pan Jezus poszedł na śmierć, aby wypełnić wolę Bożą. Któż może zrozumieć taką miłość? Czy Ty możesz to zrozumieć? A Ty? Ja nie mogę tej miłości zrozumieć. Natomiast Słowo Boże świadczy, że ona jest faktem. I nie rozumiejąc jej, musimy przyjąć świadectwo Słowa Bożego. Nasze serce napełnia się radością, gdy myślimy o tym, co zaszło, gdy spoglądamy na tę miłość i w pełni z tej miłości korzystajmy i korzystamy, jeżeli przez wiarę ją możemy wykorzystać. Jeśli zaś ktoś jest niewierzący, to dla niego ta ofiara jest zupełnie nieprzydatna. Depcze ją i lekceważ, będąc bałwochwalcą. Natomiast wszystkie prawdziwe dzieci Boże osiągają stan, że nie mają już żadnej świadomości grzechów, gdy raz zostali oczyszczeni, o czym świadczy Hebrajczyków 10:2. Nie mają żadnej świadomości grzechów, gdy raz zostali oczyszczeni. Przechodząc dalej w naszych rozważaniach, pomyślmy, jakie błogosławione następstwa ma ta doskonała ofiara Pana Jezusa Chrystusa dla nas. Słowo Boże już nas przekonało, że Pan Jezus, przychodząc na ziemię, powiedział: oto przychodzę, aby wypełnić Twoją wolę, o Boże. Boża wola pragnęła nas uświęcić. Paweł apostoł wyjaśnia to dalej w liście do Hebrajczyków. Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Raz na zawsze. Raz na zawsze. Hebrajczyków 10 rozdział 10 werset. Raz na zawsze oczyszczeni, uświęceni. Raz na zawsze nie mają już żadnej świadomości grzechów, gdy raz zostali oczyszczeni. Raz na zawsze mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie Jezusa Chrystusa. Raz na zawsze. Boża wola jest taka, żebyśmy byli uświęceni przez ofiarowanie Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Zostaliśmy więc uświęceni, to znaczy odłączeni, oddzieleni. Tak na podstawie Pisma Świętego można wyjaśnić znaczenie słowa o uświęceni. Uświęceni znaczy oddzielony dla Boga, odłączony dla Boga. Pan Jezus mówi o sobie samym, że został przez Ojca poświęcony i posłany na świat. Tak czytamy w Ewangelii Jana 10 rozdział 36 werset. Poświęcony i posłany na świat. Od czego zostaliśmy odłączeni? Od czego zostaliśmy oddzieleni? Od świata grzechu, śmierci i diabła.
A kto to oddzielenie? Kto to uświęcenie? Kto to odłączenie sprawił? Odpowiedź brzmi: sam Bóg, osobiście sam Bóg. A w jaki sposób tego dokonał? Przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa. Dokładnie tak. Pan Jezus Chrystus został ofiarowany na krzyżu Golgoty w tym celu. Podstawą tego odłączenia była wola Boża, a środkiem ofiara Jezusa Chrystusa. Cóż za niewzruszone zapewnienie. Wielokrotnie znieważałem Boga, wielokrotnie znieważałeś Boga, wielokrotnie znieważaliśmy Boga. Wyśmialiśmy, odrzuciliśmy i nasze potępienie byłoby tylko aktem sprawiedliwości. Bogu upodobało się jednak nas ratować i wykupić, lecz realizacja tego zamiaru została okupiona ceną życia umiłowanego Syna Bożego. Ofiara ta odpowiada zupełnie, całkowicie wymaganiom Bożego serca, gdyż został On przez nią uwielbiony w najwyższej mierze i wykonała się w pełni Jego sprawiedliwość. Czy może być większy dowód na to, że ofiara Pana Jezusa została przyjęta? Kiedy w wierszu 10, 10 rozdziału listu do Hebrajczyków czytamy: mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Raz na zawsze. To mówi 10 rozdział listu do Hebrajczyków w 10 wersecie. Mocą tej Bożej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Dzięki temu nie mamy już żadnej świadomości grzechu, gdy raz zostaliśmy oczyszczeni. Tak jak mówi Hebrajczyków 10 rozdział werset 2. Nie mamy już żadnej świadomości grzechu, gdy raz zostaliśmy oczyszczeni. Gdyż mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Zbawienie jest nieutracalne, bo mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. I nie mamy już żadnej świadomości grzechu, gdy raz zostaliśmy oczyszczeni. Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. To Duch Święty poświadcza nam, że ofiara ta jest wystarczająca i dlatego nie musi być ciągle powtarzana, ponieważ jej wartość jest niezmienna. Ona się nie zmienia, nie ulega jakimś zmianom, ponieważ starotestamentowe ofiary były wielokrotnie składane i ciągle przypominały o grzechu, nie mogły przywieść do doskonałości tych, którzy je składali. Natomiast w odróżnieniu od tego, wszyscy, którzy znajdują schronienie w krwi Pana Jezusa, to jest w Jego doskonałej ofierze Pana Jezusa Chrystusa, są na zawsze doskonałymi, tak świadczy Słowo Boże. Na zawsze doskonałymi i nie mają już żadnej świadomości grzechu, gdy raz zostali oczyszczeni, gdyż są na zawsze doskonałymi na podstawie ofiary Pana Jezusa. Dla tych, którzy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, nie ma ciągłego przypominania grzechów, gdyż sam Bóg poświadcza im: a grzechów ich i nieprawości nie wspomnę więcej. Hebrajczyków 10:17. Gdy Pan zawołał na krzyżu: wykonało się. Wykonało się. Zapłacone w pełni. Wykonało się. Wtedy zasłona świątyni rozdarła się na dwoje. Od góry aż do dołu. Czytamy o tym w Ewangelii Marka, 15 rozdział, 38 werset, między innymi, że zasłona w świątyni rozdarła się na dwoje,
od góry aż do dołu. Ewangelia Marka ze zrewidowanej Biblii Gdańskiej. Marek 15:38. Czytamy tutaj takie słowa. I rozerwała się zasłona świątyni na dwoje od góry aż do dołu. I kiedy to się stało? Ale Jezus, zawoławszy głosem wielkim, oddał ducha. I rozerwała się zasłona świątyni na dwoje od góry aż do dołu. To świadczy ewangelista Marek w 15 rozdziale, 38 wersecie. Pojednanie zostało dokonane. Bóg sam umożliwił wejście do najświętszego miejsca w świątyni. Grzechy zostały oddalone nie tylko na dzień lub rok, nie tylko pojedyncze albo większość grzechów. Nie, wszystkie teraźniejsze, przeszłe i przyszłe, wszystkie nasze grzechy zostały usunięte. Dlatego nie ma już żadnej świadomości grzechów, gdy się raz zostało oczyszczonym, jak mówi Hebrajczyków 10 rozdział 2 werset. Nie ma już żadnej świadomości grzechu, gdy raz się zostało oczyszczonym. Nie ma już żadnej świadomości grzechów na podstawie tej doskonałej ofiary, która zgładziła wszystkie grzechy, przeszłe, przyszłe, teraźniejsze, wszystkie. Wszystkie nasze grzechy zostały usunięte. Gdyby choć jeden grzech nie został przebaczony, musiano by dokonać następnej ofiary. Ale tak nie jest, gdyż wszystkie grzechy zostały zmazane. Tak też wszyscy wierzący w Chrystusa nie mają przed Bogiem świadomości grzechów, gdyż zostali na zawsze oczyszczeni przez Jego ofiarę. Znają Boga, który stał się ich Ojcem i mogą teraz bez przeszkód zbliżać się do Niego. Bez żadnych zagrożeń możesz przyjść do Boga, jak jesteś dzieckiem Bożym. I spokojem w sercach możemy przebywać w Jego bliskości. Mamy jeszcze dalsze dowody na doskonałość ofiary Chrystusa, które przytacza nam Słowo Boże. Na przykład Hebrajczyków 10 rozdział od 11 do 14 wersetu. Tutaj Słowo Boże świadczy, że każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę i składa wiele razy te same ofiary, które nie mogą w ogóle zgładzić grzechów. Lecz Pan Jezus Chrystus, gdy złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej. Oczekując teraz, aż nieprzyjaciele Jego położeni będą jako podnóżek stóp Jego, albowiem jedną ofiarą uczynił raz na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Kapłan starotestamentowy, pełniący służbę w świątyni, musiał stać. Nie mógł ani chwili odpocząć, ponieważ ciągle miał wiele pracy. Ciągle zabijano nowe ofiary. Ciągle przynoszono je Bogu. Służba kapłańska odbywała się cały czas nieustannie, a kapłan nigdy nie mógł powiedzieć: nareszcie praca została zakończona. Nareszcie pojednanie stało się faktem. Nie było to możliwe. Pan Jezus jednak, gdy stał się ofiarą za grzech, usiadł po prawicy Bożej, co jest dowodem na to, że dzieło pojednania zostało zakończone. Dlatego Słowo Boże w Hebrajczyków 8:1 świadczy nam, że główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie. Dokładnie. Słowo usiadł nie jest tu przypadkowe. Pan Jezus nie musi już niczego kończyć. Pan Jezus nie potrzebuje też, tak jak starotestamentowi kapłani, ustawicznie
cały czas składać nowych ofiar. Dzieło Pana Jezusa Chrystusa zostało na wieki dokończone i zamknięte. Nie mamy już żadnej świadomości grzechów, bo raz już zostaliśmy oczyszczeni. Bóg potwierdził to doskonałe dzieło, gdy posadził Pana Jezusa po swojej prawicy. Stanie się dla nas jasne, jak fałszywa i niezgodna ze Słowem Bożym jest nauka o potrzebie ciągłego pojednywania się i przynoszenia jakichś innych, nowych ofiar, choćby z dobrych uczynków czy w inny sposób. Kto to czyni, ponownie wchodzi na grunt starotestamentowych ofiar, które usunął Pan Jezus. Jak bardzo obrażany, znieważany jest przez to Pan. On, kiedy dokonał oczyszczenia przez samego siebie, swoim doskonałym dziełem i usiadł po prawicy majestatu na wysokościach, jak uczy nas Hebrajczyków, 1:3, to On jest przez taką niewiarę obrażany. Jeśli ktoś ciągle myśli i ma świadomość grzechów, a mimo to bluźnierczo twierdzi, że raz został oczyszczony, to jest to znieważanie Pana Jezusa. Jeżeli nie wierzymy, że Jego krew dokonała doskonałego oczyszczenia i nadal uważamy, że konieczne jest powtarzanie ofiar, to musimy przynieść ofiary krwawe, gdyż bez przelania krwi nie ma odpuszczenia grzechów. Nie wystarczą tu bezkrwawe jakieś poświęcania się czy innego rodzaju metody. Musi to być ofiara krwawa, bo bez przelania krwi nie ma odpuszczenia grzechów. Jest to jednak niepotrzebne, zupełnie nieadekwatne, zupełnie niewymagane. Dlaczego? Dlatego, że ofiara Chrystusa okazała się całkowicie wystarczająca, co Bóg potwierdził, gdy wzbudził Pana Jezusa Chrystusa z martwych i posadził Pana Jezusa Chrystusa po swojej prawicy. Wprawdzie powstanie Pan Jezus Chrystus jeszcze raz i ukaże się w swojej wspaniałości na obłokach, ale nie po to, by zajmować się sprawami grzechu, lecz aby osądzić swoich wrogów. Ponieważ miejsce naszego Pana po prawicy Bożej jest pewne i nienaruszone, tak samo pewne i nienaruszone jest stanowisko wierzących, albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni i dlatego nie mają już żadnej świadomości grzechu, gdy raz zostali oczyszczeni. Nie ma tutaj żadnych elementów wątpliwych, albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Nie są oni doskonali sami z siebie, o nie, gdyż mieszka w nich jeszcze grzech, lecz są w Chrystusie. Tak widzi ich Bóg, w Chrystusie. Dla Boga są święci i nienaganni, w Chrystusie. Czy może być więc mowa o jakimś ponownym pojednaniu? Nie. Kto tak twierdzi, staje w konflikcie ze Słowem Bożym i pomniejsza wartość ofiary Chrystusa. Można to czynić nieświadomie, ale czy nie zasmuca to Boga? Jeśli ciągle zajmujesz się swoimi grzechami i bez pokoju w sercu podążasz dalej, zamiast dziękować Bogu za niewysłowioną miłość i odpocząć w Jego dziele? Wielu chrześcijan postępuje tak jak Izraelici, którzy mając świadomość grzechów, nieustannie składali za nie ofiary. Kiedy najwyższy kapłan wszedł za zasłonę, pełni obaw oczekiwali na dziedzińcu świątyni, czy Bóg przyjmie składaną ofiarę. Trzymajmy się więc mocno tego, że przez jedną ofiarę, ofiarę Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, dokonane zostało całkowite wykupienie, a grzechy zostały usunięte.
zechciejmy odpocząć w dziele odkupienia, gdyż sam Bóg w nim odpoczął. Jeśli pokutowaliśmy, jeśli uwierzyliśmy Panu Jezusowi Chrystusowi, to wszystkie nasze grzechy zostały przebaczone. Wszystkie teraźniejsze, przyszłe i przeszłe. Wszystkie nasze grzechy zostały przebaczone. I to nie tylko te, które popełniliśmy przed swoim nawróceniem, lecz wszystkie, bez wyjątku. Pismo Święte nie różnicuje w ogóle grzechów przeszłych od przyszłych. Nie ma takiego rozdziału z prostego powodu. Chrystus niósł na drzewie krzyża wszystkie nasze grzechy w czasie, kiedy nie było nas jeszcze na świecie. Pan Jezus umarł za wszystkie nasze grzechy, również za te, które popełnimy w przyszłości. Ten, który kiedyś będzie sędzią, został tymi grzechami obciążony i poniósł za nie karę. Zatem sędzia osobiście je usunął. Czy można więc jeszcze wątpić? Wszystko, czego domagała się Boża sprawiedliwość, zostało uporządkowane przez Chrystusa. Jest to Boże dzieło za nasze grzechy. I każdy, kto w pokucie i z wiarą przyjmie je dla siebie, może być oczyszczony przez krew Jezusa ze swoich grzechów. Wchodzi wtedy w społeczność z Bogiem i staje się Bożym dzieckiem. Nie byłoby to możliwe, gdyby jakiś grzech był jeszcze przeszkodą. Wprawdzie potrzebne jest nam przebaczenie. Jeśli jako dzieci zgrzeszymy przeciw Ojcu Niebieskiemu, ale jest to zupełnie coś innego. W takim przypadku nie potrzebujemy nowego pojednania z Bogiem przez krew Jezusa Chrystusa, gdyż stanowisko dziecka Bożego, które otrzymaliśmy przy nawróceniu, nie zostało utracone przez grzech. Została natomiast przerwana nasza społeczność z Bogiem i musi być ona ponownie przywrócona. Przychodzimy teraz do naszego Ojca jako nieposłuszne dzieci, a nie jak kiedyś jako zgubieni grzesznicy. Jeśli czynimy to w szczerości, to Bóg, który jest nie tylko łaskawy i miłosierny, ale także wierny i sprawiedliwy, odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Mówi o tym pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, 9 werset. Nie możemy mieszać tych dwóch różnych spraw. Kto w skrusze i wierze przychodzi do Pana Jezusa, ma przebaczenie wszystkich grzechów. Jest uświęcony, oczyszczony, obmyty, usprawiedliwiony i na zawsze doskonały. Tak jak Bóg okazuje swoją sprawiedliwość i usprawiedliwia grzesznika, który uwierzył w Pana Jezusa, o czym mówi nam m.in. list do Rzymian, 3 rozdział, 24 werset. Czytam to ze zrewidowanej Biblii Gdańskiej, 3 rozdział listu do Rzymian, 24 werset. I bywają usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. Tak samo wierny jest Ojciec sobie samemu i swojemu słowu i sprawiedliwy na gruncie doskonałego dzieła odkupienia swojego umiłowanego Syna, gdy przebacza winę przyznającego się do Niego dziecka Bożego. Bo gdy popełnimy grzech, popełnimy winę, to przyznajemy się do tej winy. Przyznajemy się do tej winy. I to jest wtedy wyznawane Bogu. Zatem, jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest i sprawiedliwy Bóg i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości, jak świadczy pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, 9 werset. Dlatego mamy pełną gwarancję, poświadczoną przez Słowo Boże. I
Bóg przebacza winę przyznającego się do niej dziecka Bożego. Ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze oraz Jego wywyższenie po prawicy Bożej to dwa niezaprzeczalne dowody na doskonałość ofiary naszego Pana. List do Hebrajczyków ukazuje nam jeszcze trzeci dowód, a świadczy nam to Duch Święty, powiedziawszy bowiem: takie zaś jest przymierze, jakie zawrę z nimi po upływie owych dni, mówi Pan. Prawa moje włożę w ich serca i na umysłach ich wypiszę je, a grzechów ich i nieprawości nie wspomnę więcej. Hebrajczyków 10, rozdział 15 do 17 wersetu. Przyjęcie Pana Jezusa i zesłanie Ducha Świętego dowodzi, że dzieło zostało zakończone i przyjęte. I dlatego Bóg nie wspomni więcej naszych grzechów i bezbożnego życia. Cóż za świadectwo! Jest ono z każdej strony w pełni wiarygodne. Chrystus jako najwyższy kapłan usiadł uwielbiony w niebieskiej świątyni po prawicy Bożej. Zesłał stamtąd na ziemię Ducha Świętego, czym poświadczył, że Bóg przyjął krew pojednania i rozprawił się na zawsze z naszymi grzechami. Bóg został zadowolony, a wszyscy wybawieni mogą się zbliżać do Boga jako Jego dzieci. W podobnym tonie brzmi inna zachęta ze Słowa Bożego. Znajdujemy ją w 10 rozdziale Hebrajczyków od 19 do 22 wersetu. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy dostęp do świątyni drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas przez zasłonę, to jest przez ciało swoje oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Mamy więc nie tylko możliwość, ale i prawo przystępować przed oblicze Boga. Bóg zawsze widzi krew Chrystusa i ocenia nas na podstawie wartości krwi. Dla Boga ta krew ma doskonałą wartość. Pan Jezus jest także wielkim kapłanem nad domem Bożym. Ten wielki kapłan nad domem Bożym po wykonanym dziele zbawienia zajął w niebie chwalebne miejsce na wieki. Jeśli zrozumiemy wartość Jego ofiary, to będziemy też cieszyć się z jej skutków i w pokoju przychodzić przed oblicze Boga jako święte kapłaństwo, składając Mu przyjemne ofiary, chwały i dziękczynienia, jak uczy nas Hebrajczyków 13, rozdział 15, werset. Przeczytam to ze zrewidowanej Biblii Gdańskiej. Hebrajczyków 13, rozdział 15, werset. Przez Niego więc nieustannie przynośmy Bogu ofiarę chwały, to jest owoc warg wysławiających imię Jego. Oraz pierwszy list Piotra, drugi rozdział, piąty werset. I wy, jako żywe kamienie, budujcie się w dom duchowny, w kapłaństwo święte ku ofiarowaniu duchownych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. Czy wszyscy posiadamy tę ufność? Odłóżmy swoje własne myśli i nie dajmy się zwieść błędnym naukom. Wierzmy jasnemu świadectwu Boga i Jego słowom. Odpocznijmy w doskonałym dziele Chrystusa, którym odpoczął też Bóg. Jeśli Bóg jest w pełni zadowolony, to czy nie powinniśmy być również i my w pełni zadowoleni z tego dzieła?
Bóg potwierdził swe zadowolenie przez rozerwanie świątynnej zasłony, przez wywyższenie swego Syna po swej prawicy i przez zesłanie i świadectwo Ducha Świętego. Czy te dowody nie są wystarczające? Dlaczego jeszcze wątpisz i pozostajesz w oddaleniu zamiast z radością i chwałą i dziękczynieniem wejść do świątyni? Czy chcesz dalej zasmucać Boga swoją niewiarą? A niewiarą właśnie jest ciągłe oglądanie się na swoje błędy, braki, uczucia oraz przeżycia. Spójrz w wierze na Chrystusa i na Jego doskonałe na wieki dzieło, w którym Bóg znalazł swoje upodobanie. W świątynię wprowadziłeś nas, gdzie Jezu Cię sławimy i nic nas nie rozdziela już, w pokoju Cię wielbimy. Przez miłość Twą krew dałeś swą, od grzechów oczyszczeni i z Tobą złączeni. Tak stary hymn to potwierdza taką wiarę ludzi, którzy ten hymn ułożyli. Więc jeśli raz zostaliśmy oczyszczeni, to już nie mamy żadnej świadomości grzechów. Czytaj Biblię, Słowo Boże, Skrytka Pocztowa 31 63 500, Ostrzeszów. Jeśli masz życzenie otrzymać Nowy Testament lub masz jakieś pytania biblijne, napisz lub zadzwoń pod numer 739-089-088. Z Bogiem. Boże, proszę.
pieśń numer 128. Pasterzu mój, me serce się raduje, me śpiewem tym. Gorąco Ci dziękuję za Twoją dobroć, Panie. Prowadzisz mnie na swe zielone niwy, gdzie nie brak nic, więc jestem tak szczęśliwy i duszę. Przypoisz mnie, gdy słabę z utrudzenia, a Panie mój, z przejrzystych gór strumienia, co nigdy nie wyczerpię. Pieśń numer 136. Pójdź, święty Boży Synu, założyłeś sobie sam. Bożym jest mieszkanie w duchu, Panie, Tyś numer 138. Ojcze jest jeden nad wszystkimi, bo my zachowały Jego czyny i swego Syna za nas dał. Nim tutaj
Zadzwonię, Panie,
Thank you.
Pieśń numer 223 w dodatku. Pieśń numer 226 w dodatku. Panie, Ty się zbyt wyszły,
35. Thank you.
16. Jaka Boga woń przejawia, zasłysza się za to rzadzisz, gdy baranek swej miłości swoje ciało dobre krzyż. Pieśń numer 55. Jezusie, Ty.
pieśń numer 100. Thank you.
110. Zaraz, Panie Jezu, zbawisz, grzechu pokonałeś mus. Wszystkie nieprawości starześ, swoją pokorę zaweź krwią. Tyś na miejsce przy strumieniach dziwnych żywych wód swych dał. Zawsze w ciężkich pokus strach zzywa Ciebie własność nasz. Syn człowieczy zastępuje i pokrzepia każdy czas. Oskarżyciel ustępuje, kiedy Pana okrajano. Bo barany swoją własność nie wypuści z ręki swej. Chociaż pieśń numer 112. O Baranku nasz, z ludu Dawida, wszystkie nasze grzechy zmyłeś i wszechraństwo oddaliłeś. Pieśń numer 113. Dzięki Ci, Baranku Boży, Tyś za swych na krzyżu zmarł. Ty przyniosłeś miłość Boży, przez swój śmierć na winy zmarł. Gdyś Ty, Panie, za mnie
5, numer 115. Aleluja, chwał Pana, na wieś mi mój.
Pieśń numer 133.